Budowa przedszkola miejskiego wraz ze żłobkiem to największa inwestycja, jaką do tej pory prowadził samorząd miasta i gminy Siewierz. Jest to również inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, bowiem przyczyni się ona nie tylko do poprawy jakości ich życia, ale również do jakości życia ich dzieci. Można łatwo zauważyć, że prace postępują bardzo prężnie i coraz więcej fundamentów, ścian i stropów pojawia się na terenie budowy. Samorząd miasta i gminy Siewierz w ostatnim czasie realizuje bardzo wiele inwestycji. Jedną z głównych inwestycji, która jest prowadzona, to jest budowa przedszkola publicznego i żłobka w Siewierzu. Prace są bardzo mocno zaawansowane. Zostały już wybudowane fundamenty, ściany, jest zbudowany strop. To jest inwestycja, która ma polepszyć warunki pobytu naszych najmłodszych mieszkańców w systemie wychowania przedszkolnego. To jest duża inwestycja. To ponad 3000 m2 powierzchni przedszkola, ponad 165 m2 żłobka, to prawie 1000 m2 placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej, a więc zadanie ogromne. Myślę, że mieszkańcy i ci nasi najmłodsi mieszkańcy gminy będą z tego obiektu zadowoleni. Tak wielka inwestycja, jaką jest budowa przedszkola wraz ze żłobkiem, wymaga ogromnego wkładu finansowego gminy, jak również pozyskania środków z różnych źródeł zewnętrznych. Pozyskujemy środki finansowe z różnych źródeł, mamy część środków już zabezpieczonych, zabiegamy o kolejne środki finansowe. Jestem przekonany, że to zadanie zgodnie z planem, mimo trudności, jakie dzisiaj przeżywamy w kraju, zostanie w pełni zrealizowane. Pozyskaliśmy środki finansowe z programu rządowego Maluch Plus na wybudowanie żłobka, prawie 650 tysięcy. Część środków mamy pozyskanych ze środków unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ponad 1 200 000. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dużą pomoc finansową z Metropolii Zagłębiowsko-Górnośląskiej, ponad 1 550 000. To jest program, który Metropolia realizuje w ramach Funduszu Solidarnościowego dla członków tej metropolii. Tutaj gmina Siewierz bardzo mocno korzysta z tych środków metropolii. To jest ogromny zastrzyk finansowy dla realizacji tej inwestycji. Jesteśmy bardzo wdzięczni kierownictwu metropolii, że takie środki żeśmy otrzymali. Jestem przekonany, że te zadanie w krótkim czasie zgodnie z planem zostanie zrealizowane. Zakładamy, że żłobek będzie oddany do użytku jeszcze w tym roku, a całe przedszkole, cała inwestycja zakończy się w maju 2021 roku. Myślę, że firma realizuje zgodnie z grafikiem i uda nam się to zadanie, tak jak już wcześniej powiedziałem, zakończyć, mimo że zadanie to realizujemy w bardzo trudnych warunkach dzisiaj funkcjonowania kraju, dosyć trudnej sytuacji gospodarczej, funkcjonowania zakładów pracy. Myślę, że firma, która realizuje to zadanie, spełni te wszystkie nasze wymagania i inwestycje zakończymy. Budowa przedszkola przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia rodziców i ich dzieci, ale również do życia mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z przedszkolem ze względu na szereg inwestycji towarzyszących. Przy realizacji tego zadania oczywiście będziemy również wykonywać modernizację drogi ulicy Władysława Sikorskiego z parkingami, jak i również odwodnienie tego terenu, szczególnie to odwodnienie również na ulicy Targowej. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji i realizacji w najbliższym czasie tych zadań związanych z odwodnieniem tego terenu. Także oprócz przedszkola będzie również szereg miejsc parkingowych i modernizacja tych dwóch dróg, ulicy Władysława Sikorskiego i ulicy Targowej.